Musicie się stresować. To będzie teraz utwór o pewnym trębaczu. Może trębaczu, który stoi właśnie tam. I pewnie znacie go bardzo dobrze. I pewnie każdy trębacz ma bardzo podobny początek. Najpierw gra i sąsiadom jest przykro. Mimo, że on ma lochę, nie? Ale wiadomo, że jak wchodzi w fortę, to sąsiedzi przestają go lubić. No i właśnie to będzie taka historia o pewnym Janie, a w zasadzie Jasiu, który bardzo chciał grać na trąbce, ale też bardzo nie podobało się to jego sąsiadom. O Jasiu. Nie o Patrycji. Nie o Patrycji. Urodził i skąd pochodzi, a kiedy są tysiące kłony zachodzi, jak chudą próbać tu mam.
sąsiadów. To jest całkiem fajnie się tu siedzi. Wam też jest wygodnie? Wam jest wygodnie też? Możecie mówić bez skrępowania. To nie będzie przeszkadzało. Jest wam wygodnie, tak? Dobrze, to moja wina, bo ja też zacząłem być półszeptem, przepraszam. Wiecie, jak się nazywamy? Pięknie, brawo do tego pana. Masz na żołebkę? No i właśnie teraz zdecydowałeś się posiadać? Obrażysz się, jak rzucę? Dobra. Okej, wracam tutaj do was. Wiecie, że nazywam się Bigowit, natomiast zakładam, że wiecie, jak nazywa się ten pan. Patrycjusz Gruszewski na trąbce! A ten pan obok? Jak? Jan Adamczewski, brawo! Na saksofonie. A ten pan nam z tyłu, co to trochę zasłoniłem? Zdzisław Babiański na pianie! Na bębnach. Tak jest! Waldemar Franszy na bębnach! Na basie i wokalu. Bartek Bierz! Ja nazywam się Daniel Moszczyński, ale jeszcze nie wiemy, jak wy się nazywacie. Czy możemy się umówić, że raz, dwa, trzy, cztery, raz wszyscy krzyczą głośno swoje imię i wtedy mamy sprawy zapoznania za sobą. Okej? Okay? Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo nam miło!